Cześć, witam Cię w kolejnym filmie i w tym filmie pokażę Wam, jak posadzić sobie imbir. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od wybrania imbiru. Imbir, jaki wybierzecie, nie powinien być suchy, nie powinien być pomarszczony. Jeśli jest pomarszczony, to znaczy, że się trochę wysuszył i wrzućcie go do wody na 1-2 dni, to zależy. Aż się stanie z powrotem taki, jak widać, tak jak ten mniej więcej. Po prostu gładki, nie? On ma tu takie prążki. Z nich wychodzą korzenie. Co jeszcze, na co jeszcze spojrzeć? Na końcówki. Jak spojrzycie, te końcówki są żółte. One powinny być białe, żółtawe lub takie zielone po prostu już. O. Wszystkie takie końcówki. O, tu jest bardzo ładna końcóweczka. I tak to wygląda. Także tak, zacznijmy od wybrania dobrego imbiru, czyli takiego, który nie jest pomarszczony. Jest po prostu ładny. Można go sobie podzielić, pociąć. Bez problemu możesz go pociąć na 10 części. Z tego co wiem, ważne jest to, żeby były grubości 2 cm. Przynajmniej 2 cm. Ja wsadzę taki cały, już go nie kroiłem. Ale jak go pokroicie, to poczekajcie 1-2 dni, aż to tak jak tutaj widzicie, było odcięte albo oderwane, nie wiem tego. I to musiało zaschnąć. I dopiero teraz mogę to posadzić, bo musiało zaschnąć, prawda? No bo nie może być żywa tkanka w ziemi od razu. Co do wybrania doniczki. Ja wybieram doniczkę taką. Nie musi to być głęboka doniczka. Ważne, żeby była bardzo szeroka. Czym szersza, tym lepsza, bo taki imbir ma korzenie poziomo, z tego co wiem. No, więc wsadzamy sobie mniej więcej tak. I zacznijmy od tego, co trzeba dać. Oprócz ziemi. Standardowo keramzycik. Keramzyk ogrodniczy. Dajemy go na dno doniczki. Troszkę przesadziłem. O! Starczy? No. Także keramzyt i ziemię. Co do tego, jaką ziemię wybrać? To ziemię. Ja używam standardowo to, co zawsze. Czyli tą Atenę, jakiś tam substrat. Ogrodnicze, uniwersalne podłoże. I po prostu dodaję to do doniczki. Wrócę do Was, jak ją napełnię. Dobra, napełniamy 3/4 doniczki ziemią. Bierzemy nasz imbir i wsadzamy go nie pionowo, tylko poziomo. Czyli po prostu kładziemy na ziemię. I teraz bierzemy ziemię i zasypujemy. No spokojnie. Zasypujemy ziemię. Ziemią. O. Troszeczkę ubijamy z każdej strony. O, tutaj jakieś do rozbicia mam. O, się zrobiło. Pięknie. Dobra. Jeszcze jedna. I wystarczy. No. Także. Ja na start mu dałam dosyć dużą ziemię. Doniczkę. Ja go hoduję pod bulwy. Więc dałem mu większą doniczkę, żeby bulwy miały gdzie rosnąć. No i co? Na koniec tylko podlewamy. Ja akurat dużo nie podleję, bo dosyć wilgotną mam tą ziemię, bo była na dworze na deszczu. No i co? To sobie wsiąka. I tak naprawdę bardzo prosta czynność. No. Żadnej filozofii tu nie ma. I co? Czekamy, aż wyjdzie. Trochę to potrwa. No ale co? Jeszcze mogę Wam kilka rzeczy tu pokazać, co się zmieniło. Bo przeniosłem kilka roślin z domu znowu. To mi prawie, o. Na przykład homodorę
i ją przesadziłem. Ja już na filmach nie pokazuję takich rzeczy za bardzo, bo to nie jest jakieś ciekawe bardzo. Dobra. Co dalej? Przyniosłem tą arekę swoją. Postawiłem ją na waszym kroni. O. Jeśli chcecie hodować arekę, to najłatwiej od takich małych. Potem dopiero czekać, aż urośnie, bo tamte jest wielkie, trudno im zaklimatyzować się u nas w domach. Aloesik też go przesadziłem. Był w malutkiej doniczce. Tutaj mam sporo tamarillo. Młodego. Wysiewałem go z 2 tygodnie temu. Już puszczają niektóre z nich. Trzeci liść, ten już właściwy. No i co jeszcze się zmieniło? Granacik już pięknie zaczyna wyglądać. Przyniosłem jeszcze z domu tego małego Cavendisha i go przesadziłem do większej doniczki, żeby się dobrze rozrósł. I ostatnia rzecz to agawa amerykańskiej. Zauważyłem podrościk malutki. No patrząc na wielkość agawy, no to jest on malutki po prostu. No, także to byłoby na tyle. Taki krótki filmik. Dzięki za oglądanie. Cześć.